Witam Was serdecznie w kolejnym błyskawicznym przepisie. Dzisiaj zrobimy sobie domowe masło w słoiku. Był już majonez w słoiku w minutę, teraz będzie masło no, w 5 minut, bo wymaga troszeczkę więcej ręcznej pracy. I ja masło robię w taki sposób, że trzymam śmietanę, kremówkę lub 30 w temperaturze pokojowej, ponieważ to będzie dużo szybszy proces, który wymaga troszeczkę dodatkowej pracy na końcu, ale i tak całość jest moim zdaniem szybsza. Można to zrobić ze śmietany zimnej, ale będzie dużo dłużej to trwało. Trzymam kremówkę w temperaturze pokojowej, przelewam do słoika, u mnie to był litrowy słoik, 400 ml kremówki. W sumie im większy ten słoik, tym lepiej, ale ja wzięłam litrowy i trzęsiemy tym słoikiem, trzęsiemy, zobaczymy, że zrobi nam się w międzyczasie taki jakby zważony krem, zważona bita śmietana. Później zacznie się to łączyć w duże grudy. I tutaj, jeżeli byśmy używali zimnej śmietany, to te grudy albo naprawdę dużego słoika, te grudy ładnie się zbiją nam w kulę. Jeżeli śmietana jest ciepła, a słoik też mniejszy, to masło będzie bardziej takie puszyste i mniej zbite. Co należy dalej zrobić? Przecedzić to masło. To, co nam zostanie, ta taka pseudomaślanka, to nie jest skwaszona śmietana, więc nie jest to maślanka, jaką znamy, ale no, jest to maślanka. To może być wykorzystane na przykład do zup, no, do czegokolwiek, do sosów również. Natomiast to masło przepłukujemy zimną wodą i trzymamy w zimnej wodzie i z racji tego, że ja używałam ciepłej śmietany, to do finalnego formowania też poczekałam, aż to masło troszeczkę stwardnieje, ale można to formowanie już w samej tej wodzie robić. No i tyle, i mamy domowe masło. Bardzo szybko, bardzo prosto, ono jest śmietankowe, takie słodziutkie, świetnie się komponuje z miodami czy dżemami, ale również na wytrawnie, także polecam wszystkim spróbować.